Księżyc i Magnolie to arcyzabawna sztuka o kulisach powstania legendarnego filmu w obsadzie Teatru Krakowskiego z wyborową obsadą takich aktorów jak Olaf Lubaszenko, Szymon Bobrowski, Szymon Kuszmider i Barbara Kurzaj w reżyserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej. Dzięki uprzejmości artystów możemy zobaczyć fragment pełnego błyskotliwego humoru z ciętymi dialogami spektaklu. Ashley lada dzień wyznaje miłość, ale dowiaduje się, że on planuje się ożenić ze swoją kuzynką, Melanią Hamilton. Nie, to legalne? Pewnie, no przecież jesteśmy na południu. Scarlett jest pewna, że zaszła pomyłka. Możesz. On mówi, nie mogę. No i możesz. Nie mogę. Tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak. Teraz uważaj. To ci się pewnie spodoba. Ashley wychodzi, nie wiedząc, że świadkiem całego zajścia był uroczy, brutal Red Butler. Słyszał wszystko. Red Butler? No, pomyśl tylko, pomyśl, Clark Gable. Będziesz miał pełny obraz. Scarlett jest wściekła. Jak śmiał podsłuchiwać, no ale Red. Co robi Red? Red śmieje się w twarz. Rozumiesz, o co chodzi? Ben, chodzi o to, że Scarlett spotkała godnego siebie przeciwnika. Red wyjeżdża, a Scarlett wkrótce wychodzi za mąż. Za szansa Hamiltona, brata Melanie. No tylko dlatego, że był pierwszym facetem, który stanął na jej drodze. Po tym jak Ashley dał jej kosza. Nie, ale czarcem się nie przejmuj. Zaraz zginie.